Podczas ostatniej kampanii wyborczej do samorządu Czesław Rankiewicz zaprezentował mieszkańcom miasta wizjonerski pomysł zagospodarowania terenów kolejowych w centrum miasta, w tym nowoczesny dworzec PKP. Obecny swoim urokiem i funkcjonalnością, mówiąc dosadnie, woła o pomstę do nieba. Dlatego nowoczesna koncepcja bardzo spodobała się mieszkańcom miasta. Teraz Suwałczanie wskazują następną niedogodność związaną z ruchem pociągów. Każdej doby około 20 składów przejeżdża przez tory przecinające ulicę Sejneńską. Mieszkańcom marzy się tunel pod torami. W najbliższych 3 latach nie planuję budowy tunelu. Ale jak głosi porzekadło, nadzieja umiera ostatnia. Na poniedziałek 4 lutego zaproszono do Suwałk prezesów spółek kolejowych. Obecna będzie także firma projektująca Rail Balticę. Tutaj jest właśnie kwestia rozmów też, kiedy ta budowa miałby rozpocząć się. Mam nadzieję, że dowiemy się. Ja uważam, że tunel na ulicy Sejneńskiej powinien być wybudowany w ramach Rail Baltiki. Jeden tunel wybudujemy. A drugi tunel niech by kolej wybudowała. Spotkanie będzie też okazją do poruszenia sprawy rzeczonego dworca. Stary, zabytkowy jest na liście obiektów planowanych do remontu, ale w ocenie mieszkańców i samorządu, nawet po renowacji, daleko mu będzie do oczekiwanej funkcjonalności. My mamy różne propozycje alternatywne tutaj i te propozycje za tydzień przedstawimy spółkom PKP. Prezydent podtrzymuje swą opinię, że sprawa dworca i zagospodarowania terenów kolejowych w centrum Suwałk jest sprawą priorytetową dla miasta na najbliższe lata.